Ha! Cześć! Z tej strony Wotan i witam was bardzo serdecznie w tym bardzo specjalnym filmiku, który przygotowałem właśnie dla was. Chciałbym wam dać troszeczkę światła na to, co będzie na moim kanale na początku 2014 roku. I przygotowałem tu dla was taki mały spis treści, to co jest aktualne na moim kanale, czyli komandosy, twierdzę League of Legends, Karcianki. Klikając na odpowiednią adaptację przeniesie was do sekcji, w której będę mówił właśnie o tych grach, co zamierzam dalej z nimi robić. Nie martwcie się, wszystko jest ok. Wejdziecie, zobaczycie. Oraz jest druga sekcja, w której jest już wkrótce, czyli to, co pojawi się niedługo mo na moim kanale. Możliwe, że jak oglądacie już ten filmik, to już się pojawiło, ale jak na razie to dopiero się pojawi. Czyli Path of Exile naprawdę zajebista gra, strasznie do dobrze mi się w nią gra. Oraz mm, co sądzę o, to będzie taka mini-seria opowiadająca, czyli ogólnie przejdźcie do tej sekcji i zobaczycie. To nic, to już chyba na tyle. Ja się z Wami żegnam. Na razie. Okej, okay, dobra, teraz czas na komandosy. Co o nich mam, mogę tu Wam powiedzieć. I o 2014? To powiem Wam tak, jesteśmy już praktycznie pod sam koniec komandosu. Zostają nam 3 misje, plus bonusy. Bonusy wiadomo są krótkie, więc po jednym odcinku, czyli 3, misje, 3 odcinki z bonusów plus. I tutaj mnie troszeczkę to przeraza, Nie mam pojęcia, jak dużo odcinków będzie z takich misji jak Zamek czy Paryż. Kolejna misja, czyli uwolnić szeregowca Smitha, to jeszcze jeszcze jakoś szybko zrobię, ale Zamek po prostu mnie przeraża, ile odcinków z niego będzie. No ale nic. Komando sobie do się pojawiać i teraz pytanie, bo już raczej kilka razy takie pytanie dostałem, czy będę nagrywał jedynkę oraz trójkę. I moja odpowiedź to tak, będę nagrywał, ale nie od razu po skończeniu dwójki, ponieważ chciałem troszeczkę sobie odpocząć od um, nagrywania komandosu, więc po prostu skończę dwójkę, zrobimy sobie jakoś przerwę, na przykład na inny let's play, i wtedy wrócimy prawdopodobnie do jedynki, ponieważ no, trójka grałem, nie była to zła gra, ale jakoś straciła ten urok jedynki i dwójki, więc wolałbym najpierw nagrać jedynkę. O ile nie będę miał żadnych problemów z nagrywaniem i w ogóle z płynnością gry, to raczej możecie teraz śmiać. Stara gra. O! Jak ci nie będzie chodziła? Właśnie chodzi o to, że ostatnim razem jak próbowałem sobie pograć w jedynkę, to mi za szybko chodziła, więc będę musiał jakoś, nie wiem, ją odpalić. Jak jakoś sobie z tym poradzę, ale to już mniejsza o to. Więc podsumowując, kończymy dwójkę, robiłem przerwę i dopiero wtedy zaczynamy z jedynką. Więc komandosów to było tyle i teraz. Chyba czas na twierdzę. Twierdza, twierdza, twierdza. Tutaj będzie szybko, ponieważ po prostu twierdzę będę nagrywał cały czas. Dalej kontynuujemy misję. Ja jesteśmy chyba na piątą przeszliśmy. Teraz będziemy robić szóstą. Ale chodzi o to, że twierdza nie będzie pojawiała się tak często jak na przykład inne filmy, ponieważ no w nią muszę troszeczkę więcej pracy włożyć, ponieważ. Nie mogę Wam pokazać na przykład odcinka od początku do końca. Po prostu włączę nagrywanie i mam wszystko w dupie, i po prostu się rozbudowuję przez, nie wiem, godzinę, bo to było złe. Po prostu będę tworzył odcinki tak jak, stwierdzę, tak jak teraz, cały czas. Czyli po prostu pokażę Wam, jak się rozbudować do, do dobrej obrony, która wytrzyma po prostu. Potem przyspieszam sobie troszeczkę filmik. To wam coś tam mówię o tych wyprawach krzyżowych. Z tym też, że troszeczkę problemu bo muszę troszeczkę się poduczyć samemu o nich i dopiero wtedy pokazuje atak więc myślę, że tak właśnie będę robił dalej te filmy Stwierdzę, myślę, że to jest nawet dobry sposób pokazywania przejścia z szlaku krzyżowca tyle, że jak mówiłem te filmy nie będą pokazywać się tak często jak inne ale myślę, że to nie żaden problem, lepiej jak pokaże się jeden odcinek Troszeczkę rzadziej, ale za to bardzo dobry odcinek niż wy wywalę wam po 10 odcinków w tygodniu stwierdzi, gdzie po prostu gadam i gadam słabo. Więc to było to na tyle z twierdzy. i przechodzimy do kolejnej sekcji, chyba do lola League of Legends. Tak, i z nim mam problem, ponieważ nie wiem w jakiej formie wam pokazywać filmy. Fajnie, jakby ktoś, kto się tutaj interesuje, właśnie League of Legends, dał mi. Po prostu powiedział mi, czy wolicie na przykład takie luźne gierki ze z znajomymi, które prawdopodobnie będę wrzucał, ale ich nie będzie aż tak dużo jak na przykład na, u innych osób, którzy właśnie wrzucają Lola, ponieważ no, tego jest też dużo. Więc ja się bardziej skupię na pojedynczych akcjach, które naprawdę fajnie mi wyszły, czy po prostu były śmieszne, albo jakichś montażach, co bym naprawdę chciał robić. Jakieś montaże z Lola, wiadomo, że nie będą to na poziomie. Yy, Sith HD, czy HD, czy Dunkey'a No ale po prostu czasami może coś śmiesznego, czasami po prostu skleję kilka fajnych akcji, ale najpierw muszę Naprawić Lore Replay'a, ponieważ bez niego troszeczkę mi gorzej będzie to szło, a z nim to wiadomo, ujęcia z różnych stron można sobie robić i Powtarzać kil po kilka razy ujęcia danej sceny Bo na razie mam z nim problemy Ale może po formacie, którym niedługo zamierzam zrobić mi się wszystko oprawi, a jeśli nie, to będę dalej szukał, aż go naprawię. Więc to będzie tyle. Podsumowując, będzie troszeczkę, będzie co jakiś czas jakaś luźna gra ze znajomymi, ale ich nie będzie zbyt dużo, bardziej będą pojedyncze akcje lub montaże. To było na tyle, i przechodzimy dalej do karcianek. No i nareszcie, karcianki. Powiem Wam, że to nie mogę się doczekać już, żeby nagrać sobie cokolwiek powiedzieć o karciankach ponieważ bardzo, ale to bardzo lubię grać w gry karciane, i jak widzicie na środku jest Lord of the Rings TCG, i to jest moja ulubiona karcianka, w którą ja, tylko z moich znajomych, ja miałem karty, bo tylko ja się tym interesowałem, ale miałem ich tyle dużo, że mogłem zrobić sobie dwie talie, i czasami dosłownie zmuszałem znajomych, żeby pograli ze mną, ale ostatnio udało mi się znaleźć w internecie stronę, na której mogę grać sobie właśnie z innymi ludźmi i jest. Tam się każdy ma wszystkie karty, więc po prostu można sobie zrobić deka i pobawić się. Więc z tego na pewno będę chciał Wam pokazać jakiś gameplay, może nawet tutoriale, jak budować talie i tak dalej, żeby po prostu więcej osób mogło sobie wejść w świat tej gry, ponieważ muszę powiedzieć, że w porównaniu do Hearthstone'a i Duel of Champions, Lord of the Rings jest naprawdę ciężką karcianką. Tam jest dużo więcej strategii, dużo więcej myślenia, jest strasznie kart dużo. Tak ogólnie jest około 18 dodatków, czy nawet może więcej, a już w pierwszym dodatku jest chyba, żeby nie skłamać, kilkaset kart. Ale na szczęście można sobie grać na przykład tylko kartami z tego dodatku, na przykład kartami z pierwszej, drugiej, trzeciej, czyli to tak jakby kartami z drużyny pierścienia. Potem są 3, 3, 4, 5, 6 to kart, karty z dwóch wiez. No i po tu króla tam dalej, potem sobie jeszcze jakieś dodatkowe dodatki i tak dalej. Więc to na pewno będę chciał wam, wam pokazać. Hearthstone, Hearthstone, karciankę, którą lubię. Ale ona nie jest aż tak wymagająca, jak inne moim zdaniem, chociaż też można naprawdę fajne strategie sobie z niej, w niej ułożyć. Więc ona się będzie pojawiała. Prawdopodobnie po prostu ze znajomymi sobie będę czasami, czasami samemu jakieś rankedy, więc to powoli się poja będzie pojawiało. No i Might of Magic Duel of Champions. Grałem, mam powiem wam, że przerwę troszeczkę w, w tej grze, ale chętnie do niej wrócę po prostu, bo jak mówiłem bardzo lubię karcianki i chciałbym żeby na moim kanale miały takie jakby swoje miejsce i żeby to nie było właśnie tylko dwie. Karcianki, ale troszeczkę więcej Więc dodaję też to Duel of Champions Możliwe, że w przyszłości Jeszcze jakieś karcianki Bardziej znane, czy mniej znane Ponieważ jak mówiłem, bardzo je lubię I z karcianek to było chyba na tyle Więc już niedługo Możecie się Szykować na to, że pojawią się materiały Jak i z Hearthstone'a Tak samo z nowe materiały Z Duel of Champions oraz Lord of the Rings Którą bardzo Ale to bardzo uwielbiam Dobra i zaś przejść do pierwszej gry z gier, które mogą się wkrótce u mnie na kanale pojawić. I będzie to Path of Exile i pewnie wypowiedziałem już tą nazwę źle, więc po prostu zawsze będę mówił o niej PoE. Jak dla tych ludzi, co pewnie mają tam z wymową są maniakami i tak dalej, więc pewnie będziecie mi karcić za to, ale no przepraszam, to będzie dla mnie Poe, po prostu Poe Path of Exile czasami będę mówił. No i tak. Chciałem właśnie troszeczkę więcej gatunków na mój kanał wrzucić i pomyślałem o jakimś Hacking Slashu, ponieważ je bardzo, bardzo lubię gry takie jak Diablo czy Torchlight. No, naprawdę bardzo fajne. I ostatnimi mi czasy bardzo dużo gram w, właśnie w Poet. Pomyślałem, wrzucę na kanał coś i jaka forma tych odcinków z Poe będzie. Nie będę robił przechodzenia całej misji od początku do końca, ponieważ to by było trochę nudne. Myślałem bardziej o tych. Hmm, w wyścigach są takie wyścigi czasami w połę, że wszyscy gracze zaczynają od początku i na przykład grają przez godzinę. I kto on największy w godzinę wbije, właśnie coś w tym stylu będę robił, ponieważ teraz jest taki, jakby, no właśnie ten wyścig tygodniowy i naprawdę świetnie mi się w tym tygodniowym wyścigu gra. Chociaż umarłem już trzy razy i wczoraj to naprawdę była taka śmierć słaba, ponieważ mój komp przy przełączaniu się pomiędzy mapami powiedział, że, że nie, że on sobie będzie wczytał tą mapę kilka minut. I po tym, jak wczytał tą mapę, moja postać była już martwa. Więc trochę to tak się. No powiem wam, że może się nie wkurzyłem. Po prostu tak patrzę się na to i tak. No kurwa, znowu zdedziłem. Przed chwilą udało mi się zabić ostatniego bossa w tym akcie. A tu taka śmierć przez teleport. No nic. Okej, okay, no i po prostu to, to było takie. W głębi siebie taki wkurwiony byłem, ale. No nic. Może następny wyścig Może już W tym wyścigu Już nie będę robił Kolejnej postaci Bo mi został wow, Został dzień Więc No No niestety Nie udało się A byłem już tam Chyba w, nie, w top 1000 tam, No może to nie jest dużo Chociaż ja jestem Tak nawet nowym graczem Więc dla mnie to było Naprawdę fajne fajny, fajny wyścig Fajna w ogóle Atmosfera Jak ktoś umierał Z tych ludzi W top 100 To czat po prostu Wariował Od rip 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 rip, rip Cały czas i co bym chciał jeszcze, oprócz takich wyścigów chciałem pokazywać jeszcze może jakieś tam To może nie będą tutoriale, tr bo ja nie będę robił takich poradników i opowiadał, tylko po prostu na ludzi włączę sobie kamerkę, po, pokażę jakiś gameplay, gameplay i powiem właśnie w nim co by na przykład warto zbierać, żeby zarobić Jakieś tam recki do właśnie sprzedawców co, co, co im sprzedawać, żeby dostać na przykład jakiś lepszy item co pewnie możecie znaleźć na wiki, na połe wiki Ale myślę, że taki filmik też może się wam przydać Czasami na przykład jak używać... Jak używać dobrze... A czy znaczy nie, to może już zostawię na to jak będę robił filmik, bo to na co jest ciekawe Więc to się pojawi na pewno na moim kanale Mam nadzieję też w przyszłości zrobić jakąś serię z kimś Mam nadzieję, że w końcu namówię swojego kolegę żeby na przykład Diablo 2 czy Titan Questa zrobił ze mną serię, co moim zdaniem będzie naprawdę ciekawą serią, i mam nadzieję, że tam dołożymy jakiegoś moda, na przykład, yy, na przykład bez, że, że no, jak w Diablo to na przykład hardcore zawodowiec, że na przykład tak, żeby było troszeczkę ciekawie, żeby się nie, nie ginęli co chwilę, tylko żebyśmy musieli się starać. No ale to by było na tyle, i przechodzimy do ostatniej sekcji już w tym filmiku, czyli co sądzę o. Dobra i czas na ostatnią sekcję, czyli co sądzę o. Mam taki pomysł, żeby właśnie to była seria. Yy, ona będzie troszeczkę duża, ponieważ ona nie będzie obejmowała tylko gier, czy na przykład czasami może filmy, czy anime po prostu. Po na przykład skończonym let's play'u będę robił właśnie taki filmik, co sądzę o tej grze, czyli po prostu takie streszczenie co sądzę o danej grze, lub na przykład jeśli. Yy, Chcę na przykład nagrać coś z jakiejś gry, ale nie chcę robić całej serii, tylko na przykład pojedyn, pojedynczy odcinek, Tu po prostu sobie włączę kamerkę i będę właśnie powiadał, co sądzę o tej grze. Kamerkę, czyli chodzi o frapsa, Bo kamerki jeszcze nie mam niestety internetowej, może kiedyś kupię. No i właśnie to będzie coś w tym stylu. Jeszcze nie wiem do końca, jak tu w jakiej formie to pokażę, ale taki plan, pomysł jest w mojej głowie i mam nadzieję, że w końcu go rozwinę na tyle, żeby wam pokazać. I tak jak mówiłem, to nie będzie się tylko do gier sprowadzało, czy na przykład czasami... Jak będę oglądał jakieś fajne anime i będę chciał o nim coś powiedzieć, to tak samo wrzucę tam jakieś urywki z tego anime, powiem co sądzę o nim, nie zradzając za bardzo fabuły, tak żebyście mogli sobie sami potem ją obejrzeć. Tak samo z filmami. Ostatnim oglądałem sobie Hobbita właśnie drugiego i... Po wyjściu z skin, a zacząłem o nim tyle gadać ze znajomymi, chociaż oni to już. A no, no, no skończ gadać, ale ja, no kurde, ale jak, jak co się w ogóle stało, co będzie teraz tutaj w ogóle? ba mózg rozjebany, więc myślę, że czasami jak sobie włączę, właśnie nagrywanie i pogadam z Wami o tym, powiem co sądzę o tej grze, i mam nadzieję, że w komentarzach potem się jakaś dyskusja o nich, dyskusja o właśnie o tym, co było w tym odcinku, wywiąże to będę bardzo, bardzo, ale to bardzo szczęśliwy. No i to, jak mówiłem, to jest taki na razie pomysł, który się powoli rozwija w mojej głowie. Z nadzieją, że ujrzy światło dzienne. I to da mi też jeszcze jakąś różnorodność na kanale, czyli to nie będą tylko gry i let's playe, ale też w stylu właśnie takim... na luzie. Kilka słów, kilkanaście zdań o tym, co o aktualnych rzeczach tam myślę, czy na przykład o grzach, filmach, anime, dobra. Zamotałem się, już powtarzam chyba 10 raz to samo, więc kończymy i to tak ogólnie jest koniec tego filmiku. Ja już wam chyba na początku filmiku się z wami żegnałem, ale zrobię to jeszcze raz. Mam nadzieję, że no jeśli oglądaliście tam pojedyncze, to wam się bardzo, ale to bardzo podobał ten filmik i pewnie po dwóch, trzech miesiącach zrobię jeszcze raz taki sam filmik, tylko żeby właśnie był aktualny, ponieważ no wiadomo jak zacznę rzucać połę to już to nie będzie już wkrótce tylko już teraz ale to dobra znowu przedłużam koniec eee, na razie wszystkim dziękuję za oglądanie i mam nadzieję że że w paniecie jeszcze kiedyś na razie pa